Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. Nam ten projekt się podoba. Są tam rozwiązania, które są godne, aby nad nimi pracować i doprecyzować rzeczywiście, tak jak już nawet pani wnioskodawca mówiła, że parę rzeczy tam trzeba doprecyzować i spowodować, że te zapisy będą z innymi, które już dzisiaj istnieją, będą w zgodzie. Natomiast te rozwiązania są bardzo dobre, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o osobie pokrzywdzonej, jeżeli te osoby są rzeczywiście nieporadne, one w obliczu stanięcia przed wymiarem sprawiedliwości rzeczywiście są nieporadne, mają problemy i musi być tak, żeby osoby najbliższe, takie, które wzbudzają u tych osób zaufanie, żeby mogły wspierać te osoby, mogły występować w tych sprawach, bo to ułatwi to postępowanie, przede wszystkim ułatwi to poczucie sprawiedliwości. Mówimy tutaj o osobach pokrzywdzonych i każde działanie w polskim prawie, które wzmacnia rolę osób pokrzywdzonych, zasługuje na uwagę i myślę, że ta propozycja jest właśnie taką propozycją, nad którą warto pracować i warto ją w polskim parlamencie uchwalić. Tym bardziej druga propozycja, która mówi o tym, żeby było prawo osoby zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa do złożenia zażalenia. To już ja sam mogę powiedzieć, miałem kiedyś taki przypadek, jako osoba pełniąca funkcję publiczną zawiadamiałem o tym, że dokonano, jest podejrzenie popełnienia przestępstwa i ze zdziwieniem potem stwierdziłem, że po umorzeniu przez prokuraturę tej sprawy nie mogłem zaskarżyć tego, bo właśnie ta definicja pokrzywdzonego nie mieściła osoby, która pełni funkcję publiczną, a sprawa dotyczyła interesu publicznego. No i tu było moje wielkie zdziwienie i rzeczywiście to trzeba uregulować. Myślę, że tutaj no to jest taka elementarna rzecz. Jeżeli ktoś ma prawo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to powinien mieć prawo do złożenia zażalenia, jeżeli prokuratura odmówi takiego postępowania. Także te propozycje są ciekawe, nad którymi polski parlament powinien pracować i też stąd nasz klub będzie popierał te propozycje, oczywiście przy uwzględnieniu tych doprecyzowań, które są tutaj niezbędne i będziemy się opowiadali, aby te zmiany weszły do polskiego porządku prawnego. Dziękuję bardzo.